Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą konferencję i chciałbym się podzielić doświadczeniami naszego szpitala w zakresie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Myśmy rozpoczęli to wdrożenie w 2015 roku pod koniec października. Przez miesiąc przygotowaliśmy tak zwaną wersję produkcyjną. W grudniu ją testowaliśmy. Od 1 stycznia 2016 roku rozpoczęliśmy już użytkowanie systemu. Co wówczas było? Mieliśmy 10 oddziałów, 12 poradni, zakład diagnostyki obrazowej, zakład diagnostyki laboratoryjnej, blok operacyjny, kilka innych oczywiście mniejszych pracowni diagnostycznych. Pamiętajmy o tym, że szpital w Dziekanowie jest to szpital pediatryczny. Zatrudniliśmy wówczas 267 osób, mówię tu o etatach przeliczeniowych. Wówczas mieliśmy praktycznie wyłącznie ręczną i papierową dokumentację medyczną, która była wypisywana w formie odręcznej. Praktycznie nie mieliśmy dokumentacji w formie elektronicznej. W związku z tym personel medyczny, szczególnie lekarze, mieli no niestety, ale znikome umiejętności pracy w systemach komputerowych. Występowała również ogromna niechęć do używania systemów. Nie mieliśmy żadnych integracji w szpitalu z systemem, który był bardzo kadłubkowy, bardzo przestarzałą serwerownię, awaryjną, niewydolną sieć, która była rozbudowana w razie potrzeby poprzez lokalne switche, które no, z konieczności bardzo często ulegały awarii. W sumie mieliśmy 81 komputerów, 20 drukarek, to się wydaje dużo, tylko pamiętajmy o tym, że to również administracja, gdzie jednak to użytkowanie sprzętu komputerowego było dużo, dużo większe. Jednak system finansowo-księgowy czy kadrowy był z wykorzystaniem komputerów. Przygotowanie przedwdrożeniowe. Po pierwsze zadaliśmy sobie pytanie i myślę, że warto takie pytanie, każdy podmiot leczniczy, który chciałby taką dokumentację wyrażać, czy jest mi EDM potrzebne. Wydaje się dziś już to pytanie, szczególnie po tym, co tu dzisiaj powiedzieliśmy, oczywiste, ale tak by to pytanie warto sobie zadać i odpowiedzieć po to, że to pozwala nam się lepiej przygotować do tego, jaki system, co on powinien zawierać, chcielibyśmy mieć. Jakie w związku z tym uzyskamy korzyści jako szpital, jakie korzyści uzyska personel medyczny, czy też jakie problemy mogę napotkać przy realizacji takiego projektu. Potem warto się zastanowić, i myśmy to zrobili, kto może mnie w tym przedsięwzięciu wesprzeć. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej bywa tak, to jak rozmawiam z koleżankami i kolegami, którzy takie projekty realizowali, że to zadanie jest powierzane działowi IT, który na pewno jest przygotowany pod względem informatycznym, ale często nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności wyobraźni medycznej. W związku z tym myśmy znaleźli w szpitalu i myślę, że warto takich medycznych liderów projektu, którzy by w tym projekcie na równych prawach z działem IT funkcjonowali. To u nas się bardzo dobrze sprawdziło. Zarówno byli to ordynatorzy, jak i lekarze, jak i pielęgniarki. Te osoby, które przede wszystkim miały wiedzę i chęć. Niekoniecznie takie osoby, które dobrze poruszały się w systemach, ale przede wszystkim, które chciały w tym uczestniczyć. Po tych wszystkich wcześniejszych działaniach myśmy się zastanowili, czego w związku z tym oczekujemy od EDM-u, jak on ma wyglądać, jakie procedury ma realizować, co ma dokumentować, jak on ma działać. To są pytania, no, o którymi dyskutowaliśmy wiele, wiele dni z wieloma osobami. Im lepiej ten etap jest przeprowadzony, tym ta dokumentacja bardziej odpowiada temu, czego oczekujemy. Dzisiaj w pierwszej prezentacji pan dyrektor pokazywał nam takie dwa zdjęcia pirata, prawda, który inaczej jest wyobrażany, trochę inaczej wygląda, żeby te zdjęcia były jak najbardziej sobie bliższe. Warto te wstępne założenia do projektu, czyli oczekiwania nasze, jak to ma wyglądać i to na poziomie jak najbardziej szczegółowym sobie określić. Jak wiemy, czego oczekujemy od systemu, no wówczas dopiero możemy tak naprawdę zastanowić się, co nam potrzeba pod względem sprzętu, zarówno tego, co miało być w serwerowni, sieci, jak i samych stacji roboczych. Warto też przy tej okazji zastanowić się, że jeżeli coś byśmy realizowali na tym etapie, czyli sam EDM, aby to, co
zaprojektujemy i zrealizujemy, mogło być też wykorzystywane i czy może być wykorzystywane w sposób bardziej uniwersalny. Myśmy tak zrobili, później dwa słowa na ten temat również powiem. No i wówczas możemy zobaczyć, ile to mniej więcej kosztuje, jeżeli wiemy, jaki to miałby być system, co miałby być spełniać i jaki sprzęt. Jeżeli już pomijam oczywiście etap przetargu, który wiemy, że wygląda bardzo długo i też przy okazji szacowania sprzętu, jaki miał być to wyposażenie, warto te oczekiwania sprzętowe, myślę, że trochę podnieść, bo zanim to postępowanie się zakończy, to ceny sprzętu spadają, a wiadomo, że te wymagania wówczas są wyższe. Jeżeli mamy już dostawcę, no to warto te wszystkie nasze oczekiwania bardzo dokładnie z nim omówić. Im więcej szczegółów, tym lepsze jest wypełnienie naszych oczekiwań, określić wzory dokumentów. Ważne są przed etapem jeszcze uruchomienia tej wersji produkcyjnej szkolenia i asysty stanowiskowe, oczywiście dla działu IT, ale również dla personelu medycznego, bo wówczas jest łatwiej rozmawiać na etapie przygotowania wersji produkcyjnej takiego systemu, jeżeli personel medyczny wie, jakie są możliwości systemu. Ważny jest później rzetelny test wersji przedprodukcyjnej. Myśmy to testowali miesiąc. Testowaliśmy to razem w zakresie ruchu chorych, czy zgodności. Mieliśmy stary system, który ewidencjonował wyłącznie ruch chorych, to co było niezbędne do rozliczenia z NFZ-em i jak stwierdziliśmy tą zgodność, od 1 stycznia uruchomiliśmy już wersję produkcyjną w szpitalu. Cały czas, podkreślam to bardzo i wiele razy jeszcze podkreślę, monitorowanie, poprawianie, dostosowywanie, bo to nigdy nie będzie tak, że system będzie od razu spełniał nasze oczekiwania. Myśmy mniej więcej rok czasu system dostosowywali do naszych potrzeb, oczekiwań. Dziś jest on odpowiadający tak naprawdę do końca naszym potrzebom. Cały czas szkolenia, asysty, te asysty stanowiskowe są ważne, bo nie da się omówić z personelem medycznym, jak ten system działa poprzez wykład, tak, czy poprzez prezentację. To mogą być tylko indywidualne szkolenia, czyli te asysty stanowiskowe, takie nazywamy, z każdym uczestnikiem, użytkownikiem przyszłym tego systemu. Podkreślam jeszcze raz, cały czas monitorowanie, doskonalanie, jeżeli coś jest zgłaszane, należy to poprawiać. Po jakimś przynajmniej wstępnym okresie użytkowania, czyli kiedy mamy już trochę danych w systemie, możemy zacząć myśleć o tym, aby przygotować raporty, które system możemy generować. Wcześniej no, trudno jest zweryfikować ich poprawność, jeżeli nie mamy żadnych danych w samym systemie. Następnie integracja z pozostałymi systemami, z laboratorium, z rentgenem, z systemem finansowo-księgowym, czy też z zewnętrznymi dostawcami usług, które w naszym szpitalu występują. No oczywiście testy końcowe, czyli to, co sobie zamówiliśmy, czy faktycznie te wszystkie funkcjonalności działają. Odbiór systemu, bardzo ważna jest opieka gwarancyjna i opieka powdrożeniowa. Myśmy dzisiaj oszacowali, jak się nam skończy gwarancja, że koszty użytkowania systemów informatycznych w szpitalu, niedużym szpitalu jednak pediatrycznym, będą się kształtowały na poziomie ponad 40 tysięcy złotych miesięcznie, więc to są spore pieniądze, więc im ta opieka gwarancyjna i powdrożeniowa jest dłuższa, tym później zaczniemy płacić i warto jest też określić od razu zasady opieki pogwarancyjnej, czyli żebyśmy nie byli zaskoczeni, że wówczas ktoś, kto nam dostarczył ten system, okaże się, że zaczyna nam dyktować warunki z drugiej strony już jako monopolista wobec nas. No i warto też, to o czym wcześniej mówiłem, rozwój systemu późniejszy, jak i ten planowany, czyli jeżeli zakończymy ten etap, no to trudno się na tym zatrzymać. Podkreślam znowu to monitorowanie, bo z doświadczenia wiem, że nawet jeżeli lekarze zaczną używać system, to czasami przestają go używać, więc to trzeba na bieżąco te nawyki utrwalać, monitorować i konsekwencje, no konsekwentnie. Motywowanie personelu medycznego. Jeżeli wcześniej mówiłem o tym, że określimy korzyści dla szpitala,
korzyści dla personelu, to jeżeli motywujemy, pokazujemy te korzyści i pokazujemy na przykładach, że jedna osoba funkcjonuje i dzięki temu ma jakąś korzyść, to drugiej osobie jest łatwiej. Myśmy mieli bardzo duży problem z personelem lekarskim, z lekarzami, żeby zaczęli używać system z różnych powodów. Mieliśmy bardzo życzliwą i sprzyjającą temu wdrożeniu grupę pielęgniarek. To był nasz największy sprzymierzeniec w tym przedsięwzięciu. Jeżeli jakaś dokumentacja była w formie elektronicznej, u nas był ten ruch chorych, więc przynajmniej wiemy, kiedy u nas był pacjent w szpitalu, to zostało przeniesione do nowego systemu. Ta dokumentacja jest w formie papierowej, ale jest łatwość przynajmniej znalezienia, czy taki pacjent był i kiedy, i wtedy łatwiej jest to odnaleźć papierowo. Było przed realizacją, po realizacji. Nie będę opowiadał o tym, jak było przed, to myślę, że widać. Kupiliśmy 150 komputerów, wybraliśmy komputery all-in-one. Nieprzypadkowo one są jednak możliwe do ustawienia jako zintegrowane na biurku. Powoduje to, że no nic nam po podłodze nam się nie plącze, żadne kable, łatwiej je sprzątać. To był wybór świadomy. Dziś mamy 90 sztuk drukarek laserowych, wszystkie są nowe i o tym samym typie tonera, co też nam zmniejsza koszty, no wiadomo, że jak kupujemy więcej tego samemu, możemy troszkę lepsze ceny wynegocjować i też mamy mniejsze zapasy tonera na szpital, bo możemy kilka sztuk dosłownie trzymać w zapasie, a nie do każdego po kilka sztuk, do każdego typu. Wspominałem o tym, że warto zastanowić się, do czego możemy wykorzystać również to, co budujemy w ramach projektu EDM, tak to nazwałbym. Myśmy od razu pomyśleli o telefonii IP z VoIP-owskiej, którą wykorzystujemy sieć światłowodową, którą w szpitalu położyliśmy. Gniazda, które są na wszystkich pomieszczeniach, od razu zostało z nadmiarem zaprojektowane. Dzięki temu taką telefonię, która jest niebotycznie wyższa, lepszej jakości, o dużo większych funkcjonalnościach, mogliśmy uruchomić dzięki temu infolinię w szpitalu, kolejkowanie w poradniach, czyli pacjent nie spotyka się dzisiaj z kolejką, z zajętym numerem w rejestracji, tylko czeka w kolejce, jesteś siódmy, jesteś trzeci, czas oczekiwania przewidywany. Mamy wiadomości, też komunikaty, odsyłacze, więc to zdecydowanie poprawia jakość obsługi, a to jest też przecież ważne. Mamy dzisiaj dwie serwerownie, główną i backupową, bo zabezpieczenie danych, ponieważ uzależniamy się coraz bardziej od systemu informatycznego, w związku z tym tą dokumentację musimy zabezpieczać. Mamy równolegle również dla celów projektowych 16 punktów dystrybucyjnych i te dwie serwerownie, ale również zainstalowaliśmy w całym szpitalu sieć Wi-Fi, która służy umożliwieniu prowadzenia działalności medycznej, diagnostyczno-terapeutycznej przy pacjencie. Jeżeli lekarz czy pielęgniarka idzie do pacjenta, to idzie z tabletem, który poprzez sieć Wi-Fi łączy się z systemem szpitalnym, widzi wszystkie wyniki badań, aktualnie może zaordynować. To temu służyło, to zdecydowanie też poprawia komfort pracy, ale również to nam pozwoliło, od początku tego chcieliśmy, dlatego takie punkty dostępowe kupiliśmy, zrealizować projekt Internet dla pacjenta. U nas są dzieci, więc dzisiaj dla dzieci dostęp do internetu jest rzeczą ważną, a komfort leczenia no, ma wpływ na sam proces leczenia. E-rejestracje, które wcześniej nie mieliśmy, digitalizacji, identyfikacji pacjenta, to mówi się tylko o paskach pacjenta, ale my traktujemy to szerzej, dlatego że my również wprowadziliśmy od razu identyfikację materiału biologicznego, pobieranego, przypisywanego przez system do pacjenta. To jest przykład głównego widoku od jednego z oddziałów. Jeden z pacjentów, to są czynności, które rejestrowane są w systemie, od zlecenia podania leków, wyniki badań, zleceń, wkłuć, czynności pielęgniarskich, zużycie sprzętu, obserwacji i tak dalej, rejestrujemy w systemie wszystkie czynności medyczne wykonywane od wejścia do wyjścia pacjenta. To dziś jest rejestrowane w systemie. Zresztą ten system akurat daje możliwość też, tak jak u mojej poprzedniczki, bardzo szybkiego i sprawnego realizacji. Karta informacyjna, to co jest wymagane, jest również generowana elektronicznie. Też to na początku budziło duży opór, ale jak lekarze się przekonali, że wygenerowanie takiej karty następuje poprzez
zaznaczenie, które elementy wcześniej wprowadzonych do systemu fragmentów są potrzebne. Pozostaje tylko wykonanie, tylko, tak, oczywiście jest to ważne, ale epikryzy. Epikryza też jest możliwość, ilość szablonów, które w systemie są, dostosowania tylko do, dla kolejnego pacjenta. To jest przykład widoku ordynowania leków. Leki są ordynowane również w systemie, to jest widok pielęgniarki, która widzi, czy coś podała, czy nie, zaznacza kolorami, od razu widać, czy jest to zrealizowane, czy w trakcie realizacji, czy będzie, o której godzinie forma. Oczywiście te leki są też zdejmowane automatycznie z apteczek oddziałowych na bieżąco, więc też jest wiedza o tym, jaki mam zapas podręczny w danym oddziale. Recepta, koszty. Jak widać, przepraszam, jak widać infrastruktura, czyli sieci, to jest 1 000 000. Same szpitale, system szpitalny informatyczny 2 300 000, sprzęt, serwery, czyli to wszystko, co jest hardwarem, 1,5 000 000 złotych i dodatkowo to, co kupiliśmy, czyli centrale, telefony 250 000 złotych. Korzyści. Bezpieczeństwo pacjenta, dla mnie to jest największa korzyść w szpitalu, wynikająca po pierwsze z digitalizacji identyfikacji pacjenta. Digitalizacja, o czym wspomniałem, pacjent wchodzi, dostaje opaskę, przypisane do dokumentacji elektronicznie, każda czynność odbywa się po szczytaniu tej opaski skanerem, w związku z tym eliminujemy błędy zarówno przy zabiegu operacyjnym, znane są przypadki, że ktoś wchodzi na salę operacyjną i nie do końca ten zabieg jest na nim przeprowadzany, my to minimalizujemy poprzez czytanie takiego pacjenta na bloku operacyjnym, czy pobierzemy materiał biologiczny nie do tego badania, to też czasem się może zdarzyć, pomylenie w laboratorium, dzisiaj ta próbka jest też opisana kodem kreskowym, szczytana, więc od razu laboratorium wie, jakie procedury diagnostyczne należy wykonać, czy też wykonanie diagnostyki obrazowej, ciągle po każdej diagnostyki ta identyfikacja pacjenta polepsza. Podanie leku niewłaściwemu pacjentowi to jest przecież jeden z najczęstszych błędów medycznych rejestrowanych, czy też samego niewłaściwego leku albo po prostu dawki. Komfort personelu to jest kolejna korzyść, nie tylko, tylko bezpieczeństwo pacjenta, ale komfort personelu. Personel medyczny dzisiaj może monitorować cały proces leczniczo-diagnostyczny na bieżąco, zarówno w samym szpitalu, na oddziale, przy łóżku pacjenta, ale i w domu. Te możliwości system stwarza. Wyniki badań diagnostycznych wcześniej papierowo noszone dzisiaj są w systemie w parę minut. Można je porównywać ze sobą w różny sposób wykresowo. To też daje możliwość, są w jednym miejscu, są szybciej. Bezpieczeństwo personelu to również, co u nas było bolączką, to jest jednoznaczne i czytelne zlecanie przez lekarzy czynności pielęgniarskie. Lekarze pisali długopisem. Jak wygląda pismo lekarskie? Myślę, że większość Państwa wie. Ja to nazywam pismem klinowym. Często nie jestem w stanie odczytać. Poprawki w dwójki na trójkę i niech teraz pielęgniarka się domyśli, co lekarz chce zaordynować, jeszcze w jakiej dawce. Dzisiaj tego problemu i tego ryzyka nie ma. Musimy zmierzyć do końca. To samo dotyczy oczywiście procesów diagnostycznych. Wspominane bezpieczeństwo pacjenta poprzez eliminację możliwości pomylenia pacjenta. Tym samym też eliminujemy potencjalne błędy medyczne. No i EDM wymusza wręcz prowadzenie dokumentacji medycznej na bieżąco, ponieważ jest tam taki moduł, który weryfikuje, czy wszystkie czynności, które powinny być udokumentowane, są zrealizowane. Przy każdym pacjencie można to na bieżąco sprawdzać. No to oznacza po prostu bezpieczeństwo prawne personelu, rzecz dzisiaj coraz ważniejsza. Bezpieczeństwo szpitala. Na bieżąco dokumentacja, czyli to, co jest naszym obowiązkiem w realizacji, minimalizacja popełnienia błędu medycznego, a tym samym utrata marki w przypadku oskarżeń, czy też wręcz ryzyko wypłaty odszkodowań, to również oznacza bezpieczeństwo prawne. No, ponadto korzyści, nazwałem to pozostałymi korzyściami, sprawne zarządzanie placówką. Możemy sobie utworzyć, jak mamy coś w systemie, możemy utworzyć dowolny raport, jaki jest nam tylko sobie wymarzymy. Jeżeli mamy dane, możemy je obrabiać. Jeżeli możemy obrabiać, możemy zarządzać. Mamy do nich dostęp. W związku z tym, no jeżeli dzisiaj spojrzymy na oddziały, no to wiem dzisiaj na bieżąco online praktycznie, który oddział wykonał kontrakt, nie wykonał, co robi, czy nie robi, czy jest obłożenie, ile czasu, co podawane.
kontroluję to obciążenie szpitala, wiem, czy jeżeli mi spada jakaś ilość świadczeń, to zadaję sobie pytanie, dlaczego, weryfikuję to, jeżeli gdzieś rośnie, no to wspieram rozwój, bo taka jest tam potrzeba. Kontrola zleconych badań, wydanych leków. No to jest druga grupa kosztowa w szpitalu, czyli leki, badania, jednorazówka. Pierwsza grupa kosztowa, no to jest kontrola pracy personelu. Wiem, kto jest obciążony naprawdę, kto tylko mówi, że jest obciążony. To były bardzo ciekawe doświadczenia, które wyciągnęliśmy po analizie faktycznego obciążenia pracy personelu, a tego, co wcześniej obiegowo w szpitalu funkcjonowało. No, możliwość prowadzenia kontrolingu medycznego, to jesteśmy teraz na etapie liczenia kosztów na pacjenta, weryfikowania z wystandaryzowanymi kosztami, które chcemy opracować, odchyłek od tego, oczywiście nie będzie to zabronione. I ostatnie rzeczy to jest możliwość przesyłania danych medycznych do platformy regionalnej i monitorowania sytuacji ekonomicznej przez organ tworzący. Dziękuję bardzo.